Okay, Snape, dann teach me, Senpai. Dalej. Jak cię zwał? Geralt z Rivii. Dam ci radę, Geralcie z Rivii. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go za... Charakternie, co? A gdzie ty tam leziesz? Życie ci nie miłe? Tam w kanałach potwór straszny.
opowiadają, że wiele... Krata jest mocno wygięta, jakby coś uderzyło w wiązek. Uważaj, potwór ciągle może tu być. Geralt, nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Ja ten nie znajdę inną drogę. Uważaj na siebie. Pełno zabitych utopców. Valar Quarverdhener! Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Droga.
Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dyzercji. Nie żyje Radomir. Lepsze towary pomysły. Widziałeś już co woda z dragazie? Szeregowy Klein. Przypominam, że żo... Geralt, myślałeś o kupnie domu? Mogę ci załatwić atrakcyjny kredyt. Żaden kredyt nie jest atrakcyjny, Wima. Nawet w markach kowirskich? Nawet w koronkach mariborskich. Czujesz, Geralt? To za... Pozwól, że rzucę okiem. Wracaj, skąd przyszedł. Charakterny, no. Nudzę się. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnie. Do mnie, ludziska, do mnie! Mówił, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Posłuchajmy. A ten Horst Borsoli to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No ale zaczynam. Żenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego.
Posłuchajmy. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem... Taki kucharz to skar. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobi. Ano, żeby tak jeszcze wszystko... Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Dało włosy, widziałeś, że to można zrobić. Do mnie, ludziska, do mnie! Medania! Uważaj! Badałam próbki. Czorta! Jak tylko...
razie czysto. Odpukać. Dobrze. Twoja stara się zewrzecie! Wciąż czyste? Mam swoje zasady. Gówno mnie interesuje, co o tym myślisz. Racja. Wkrótce nasze drogi i tak się rozejdą. A póki co... Teraz się zatrujesz. Trzema funtami stali. Księga. Mała, to miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Ród podupadł.
Pewnie nie mieli pieniędzy na... To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Nie musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Ufiar. Czy to już koniec niespodzianek? Muszę się tu rozejrzeć. Witold von Erwach nie powinienem dotykać Justyny. To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Życie i śmierć, płomień i krew. Wróć do świata żywych. Ty coś go opuścił. Przybądź jako przyjaciel, bo jam cię nie wróg. Wróć do świata żywych. Ty coś go opuścił. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znicz. Dziewczę, jakże się nie wychędożył, to śkiep. Trzymaj łapska od niej z daleka. No przecież mam się bawić. A co poradzę, że najbardziej lubię igraszki z dziewkami? Wiedźminę. Nie chciałbyś wiedzieć. Jakbym nie chciał, to bym nie pytał. No mów. Nie spodobałoby ci się. Chciałbym sobie porzucać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Pamiętam ten młyn. Łódka nie przepada za duchami. Zawsze jak coś przeskrobaliśmy z Olgierdem. Sztachety to broń sam raz dla was, świniopasy! Wol mi sto... Jestem wiedźminem!
Rozprostowaliśmy kości. Tego potrzebowałem. Tylko mnie obserwuj, Shani. Nie mogę oderwać oczu. Lubię. Dzień jeszcze młody. Dalej, zróbmy coś szalonego. Przyjechał. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. Matko, niedźwiedź! No to sztuczek nie będzie. Trzeba powiedzieć matce panny młodej, że stchórzył. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Józkowi temu... To była moja pierwsza wiedźmińska robota. Może nie poszło mi najlepiej, ale bawiłem się przed tym. Przegrałeś! Józek jak z miasta wróci. Dobarzy ci z dynki na osinę. Dobra zabawa ten gwint. Dalej, zróbmy coś jeszcze. Szanie, to wszystko ugasło. Olwier był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Kurwa! Kopiesz, żeby się śledzik lepiej. Co? Za
Teraz się zatrujesz. Wczoraj znaleźli kolejnego trupa. Wyssany do ostatniej kropelki. Została sama skóra i kości. Cholera, strach na ulicę wychodzić. Ty się akurat nie masz czego bać. Nie słyszałem? Ja tylko bogatych napada. Na nas nawet nie spojrzy. Ale jak to? Co potworuje za... Uważaj sobie. Naprzód. Hej, słyszysz mnie? Spora ta posiadłość. Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty. A nie ma tu fioletowej róży. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak... Teraz wolimy zachować nasze imiona. Odejdź!
paskudny. Kieliszek. Taki sam jak ten, co trzyma Olgierd. Twoje zdrowie. Małżeńska sypialnia. Ręcznik jest poplamiony krwią. Misa do mycia rąk. Ślady krwi. Kolejne zatarte wspomnienie. Są świeże, jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Pracownia mistrza von Everec. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Tego się nie spodziewałem. Ojciec. Kontrakt ślubny. Zawarty wystarczy. A Olgierda nie jest na kufel do piwa. Ale pito z niego wódka. Więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Wtedy von Everec przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie. Jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Pamiętam. Praca. Duża gliniana miska. Coś pomyliłem. Zadrapania od kocich pazurów. Niewielka miska. Jak do zupy. Coś pomyliłem. Sam raz. To chyba twoja miska. Pasuje jak ulał. Naprawdę. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everec. Moja żona.
Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Tybety z mityzem. Znowu ten... Przed chwilą go widziałam żywego. Białowłosy, widziałeś już, co mam na straganie? Gdzie leziesz?